Siemanko wszystkim, jestem tutaj nowy i chciałbym poruszyć temat na to, co będziecie mogli spodziewać się na moim kanale. Więc będę nagrywał różne gry. Również będę mógł nagrywać takie gry, jakie wy będziecie chcieli, jeśli mój sprzęt na to pozwoli. Ale takie gry, które ja gram, to na przykład są Warframe, LOL, CSGO na przykład, co naprawdę często gram w niego, a nawet mam własną drużynę, ale mniejsza z tym. W Hizzy również tak samo gram od czasu do czasu, ale nie spodziewajcie się, że no, pokażę wam coś ciekawego ogólnie w Hizzy. Co tam jeszcze mógłbym wam powiedzieć? Mógłbym tak samo nagrywać dla was Gothica czy coś, jeśli byście chcieli wrócić do starych, dobrych czasów. Nie mam problemu, bo akurat lubię takie klimaty, jakie są w Gothicu, RPG. Również z kolegą graliśmy w... jak to gra miała? W Terre. Ale na pewno będzie na moim kanale dużo CS-a i Warframe'a. I oczywiście Warface'a. Ostatnio coś właśnie kolega wspominał, że ciekawy jest i wróciłem po prostu, znaczy wróciłem, zobaczyłem jak to jest i naprawdę wydaje się ciekawą grą, więc na pewno będziecie mogli tego się spodziewać na moim kanale. Jeśli chodzi o mnie, to nie wiem co mam powiedzieć w sumie. To jest mój pierwszy filmik, więc co by powiedzieć. W Metina również czasami wgrywam. Na przykład na privach, bo Pela oczywiście nie opłaca się teraz grać, bo są mikropłatności, a wiadomo, ci, którzy mają hajs, ja mówię, że no, nie poruszajmy tego. Ci, którzy chcą wydawać po prostu na grę strasznie dużo pieniędzy, no to po prostu mogą, tak? Ale ja nie widzę sensu na to, żebym wolał kupić sobie inne gry, niż miałbym wydawać hajs po prostu no, na jedną grę. Także dla mnie, no, mija się to z celem, tak? Więc, no... no co bym jeszcze mógł powiedzieć? Będę próbował często nagrywać filmiki, bo po prostu... dlaczego to robię, no? Może dlatego, że lubię to. Mógłbym się z wami z tym podzielić, po prostu, tak? Ci, którzy nie mogą lub są zajęci, albo by chcieli, ale no wiadomo, sprzęt nie pozwala na to, więc no, mogę sobie pooglądać. Mi to po prostu sprawia przyjemność i po prostu zawsze było, można by tak powiedzieć, moim marzeniem dzielić się właśnie moimi relacjami z gry. Będą jeszcze również poradniki, recenzje, mam nadzieję, różne, jeśli akurat będę miał na to oczywiście ochotę, albo wy po prostu będziecie mnie o to prosić, więc będę się starał, tak. Niczego nie obiecuję, ale mam nadzieję, że wszystko się uda i będzie wam się to wszystko podobało. No, to tyle, no. Widzimy się w następnych odcinkach, także czołem.